Marcin Różalski jest utytułowanym zawodnikiem sportów walki K1 i MMA. Do tego jest człowiekiem o wielkim sercu. Kilka dni temu przyjechał do Leszna, by pokierować seminarium treningiem. Marcin Różalski prowadzi w ogóle taką kampanię pomagającą ludziom i zwierzętom. Pomagajcie pomagać. No i prowadzi taki cykl seminariów charytatywnych, na których zawodnicy po prostu mają darmowy wstęp i w zamian za naukę przynoszą po prostu karmę dla psów i kotów z najbardziej potrzebujących schronisk z całej Polsce. Na seminarium pojawiła się niemała grupa mężczyzn, którym zależało na doskonaleniu umiejętności, a tym lepiej, jeśli w roli trenera wystąpił tej klasy zawodnik, co Marcin Różalski. Takiej okazji nie można było przegapić. Seminarium, jakie tutaj mamy, mamy właśnie tutaj z kickboxingu, jeden taki blok dwugodzinny i dwugodzinny blok z MMA. No, przyjeżdżają tutaj trenerzy z różnych klubów, różni zawodnicy, także każdy przyjeżdża tutaj z nadzieją, że czegoś nowego się jeszcze nauczy. Zawsze można się rozwijać. Utytułowany zawodnik w krótkiej rozmowie z nami przyznał, że lubi pracować z młodymi ludźmi. Bo w ten sposób raz, że przekazuję im jakieś tam swoje umiejętności zdobyte przez 30 lat trenowania, a dwa, no, jeżeli ze 100 osób zdobędę dwie, które chcą pomagać, to jest dla mnie duży sukces. Będę starał się przekazać to, co ja byłem sam uczony, bo ciężko jest z ludźmi, którymi widzi się pierwszy raz, nie wiadomo co przekazać, prawda? A jeżeli coś odrobinkę złapią i na przykład kiedyś im się przyda to w walce, no to ja będę z tego bardzo zadowolony. Jak wspominaliśmy, wpisowym na seminarium była karma dla zwierząt. Marcin Różalski stwierdził, że to kropla w morzu potrzeb. Wyliczył, że 100 kg karmy starczy na jednodniowe wyżywienie 20-30 psów. Jednak lepsza taka kropla w morzu, niż gdyby miałoby jej nie być wcale, stwierdził nasz rozmówca. Marcin Różalski pomaga m.in. schronisku dla koni Tara. Nie byłem tam ani razu. Jestem samozwańczym ambasadorem tej fundacji. No i takim moim największym osiągnięciem dla Tary to jest zdobycie teraz po wizycie u Kuby Wojewódzkiego naprawdę pokaźnej kwoty, co mi się bardzo tak podobało, bo Kuba też jako osoba, która mnie nie zna, oferował mi bardzo dużą kwotę, także no to jest super.